Ministerstwo Rolnictwa nie zgodziło się na odstępstwo, dzięki któremu nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt mogłoby powstać między zielenią miejską a wybudowaną niedawno stacją paliw. Bliskość tej stacji wyklucza taką budowę. Decyzja ministerstwa nie jest jednak jeszcze ostateczna. Po raz kolejny zwrócimy się do ministra rolnictwa, przedstawiając kolejne dodatkowe argumenty. Tutaj będziemy działali bardzo szeroko w porozumieniu i z Urzędem Miasta, i z projektantem tego obiektu, licząc na to, że być może uda się to w tym miejscu zlokalizować. Ta pierwsza odmowa spowodowała, że miasto już informowało o nowym miejscu, w którym mogłoby zostać wybudowane schronisko, tyle że nie podało jeszcze, gdzie to jest. Mamy w tej chwili lokalizację, która wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie uda się pozyskać tego odstępstwa, to wtedy po prostu będziemy w tej lokalizacji mogli usytuować. Prowadzimy w tej chwili rozmowy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ale wszystko wskazuje na to, zdaniem naszych urzędników, że w tej lokalizacji będzie można ewentualnie wdrożyć ten plan B. Bez konkretnego miejsca nie można projektować nowego przytuliska, a projekt według wcześniejszych deklaracji miał być wykonany w 5 miesięcy, czyli do stycznia. Teraz termin musi być wydłużony.